Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu. Jak widzicie, jestem w samochodzie. Dzisiaj Mariusz odebrał samochód, jest naprawiony. Było coś z kablem, coś nie tak, były całe kable popalone, dlatego tutaj wszystko się włączało, że coś jest nie tak w tym samochodzie. Tak, kupiłam sobie kurtkę ostatnio, taką bardzo, myślę, fajną z Rossa. Jeszcze wyjdę, pokażę wam, bo w sumie ubrałam ją, a jest u nas, wiadomo, gorąco. Ale chciałam wam się pokazać w czymś innym. Z Rossa za 14,99. Wiecie co, taka fajna, ale powiem wam, że jestem bardzo, a to bardzo zaniepokojona moją wagą. I muszę coś z tym zrobić. Będziemy dzisiaj chyba z Mariuszem sprzątać i coś planować odnośnie tego garażu, żeby zrobić siłownię. Włączmy, jestem aż ciekawa. Okej, wygląda na to, że działa. Faktycznie. Zrobiłam makijaż, ale alergię dalej chyba mam. Pisałam do mojej lekarki. To znaczy najpierw pisałam do mojej mam coś takiego, że mogę bezpośrednio napisać jakby do mojej kliniki, żeby się umówić na spotkanie, znaczy na wizytę z lekarzem, danym lekarzem. Dzisiaj moja lekarka napisała do mnie, żebym wzięła właśnie kilka takich środków, które można sobie kupić, że pomagają na alergię. Nie wiem jak to będzie, ale jutro ogólnie jest ten taki expo, na które się szykuje, czyli wiecie co, to są jakby, nie wiem jak to mam powiedzieć, taka targi pracy. Nie byłam na tym, nie wiem jak to będzie dokładnie wyglądać, ale no coś w tym stylu i trzeba byłoby mieć te CV. Ostatnio pokazywałam wam tą torebkę właśnie w ostatnim vlogu i ona jest bardzo fajna. Słuchajcie, potrzebowałam jakąś większą, gdzie będę mogła sobie teczkę wsadzić z dokumentami, z moim CV. Słuchajcie, będzie przygotowywania się do tej rozmowy, ale ja dalej nie mam koszuli, więc jadę teraz sobie, żeby załatwić sobie tą koszulę. Matko, Mariusz nie miał jak stanąć, jest przywiezione to Tahoe, które z Tahoe to nie wiadomo co będzie, bo to jest wielki znak zapytania. Jedziemy, ja chyba tą kurtkę ściągnę, fajnie wygląda, chciałam wam pokazać, ale nie. Jest ponad 30 stopni. Mamy! Kochani, kupiłam coś. Idziemy testować smak. Nastąpiło to, czego się obawiałam. Musiałam ściągnąć tą fajną kurtkę. Matcha Green Tea Almond Latte. Czyli co, zielona herbata i migdałowe latte. Dobra. Bardzo delikatna. Wyczuwalny proszek. Może źle to zmieszałam, nie wiem. Ale dobra, przyjemna. Ciekawe, czy ma jakąś moc. No, wydałam na ciuchy, łącznie z butami, $140, ale kupiłam, słuchajcie, dwie pary butów. A później wam pokażę, ja teraz jadę jeszcze do Walmartu, zobaczyć jakieś rajstopy. I jak wrócę, to będę musiała się naprawdę zabrać za co? Za sprzątanie znowu. Ale nie tylko, kochani, będę musiała naprawdę dokończyć, popracować na tym CV. I później wam pokażę, co kupiłam dokładnie. Może zrobimy znowu mierzenie. Zobaczymy. Kupiłam dwie koszule, kupiłam dwie spódnice, dwie pary butów. Kupiłam sobie okulary jeszcze. W ogóle muszę wam powiedzieć, nie wiem, zauważyliście, że ja zawsze w takich ciuchach sportowych tak chodzę, no. Nie za bardzo ubrana. Nie mam takiego jakiegoś stylu eleganckiego, bo nie przepadam. I ja tak jak kupowałam te ciuchy, jak przebierałam, to była dla mnie jakaś masakra totalna. Słuchajcie, w ogóle przymierzalni nie było. Przymierzalnia była po prostu zamknięta. No i musiałam to wszystko przymierzać tam pomiędzy tymi, jak są regały, te półki z ubraniami. Było przerypane, ale jakoś no, przymierzałam tam, na szczęście było lustro. Nie wiem czemu zamknięte, po prostu te całe fitting room jest zamknięty i koniec. No, nie dało się dojść. Boże, co mi znowu piszczysz? Błagam cię, nie rób mi żadnych jaj w samochodzie.
Wziąłam te jedne tabletki na alergię i taki spray do nosa. Jest lepiej z oczami. Teraz czuję, że jest ciut lepiej z oczami. Ja w ogóle spocona, bo jest bardzo ciepło znowu. Nie wiem, dzisiaj chyba powinno padać. Tyle mi zeszło w tym sklepie, ale naprawdę, no... Ja wiem, dla mnie najgorszą karą w życiu byłoby, gdyby ktoś mi załatwił pracę w biurze. Gdybym miała pracę w biurze, to byłoby najbardziej dla mnie przechlapane. Ja nie wytrzymałabym w takich koszuli, w eleganckim ubraniu, to nie ja. Ja tak po prostu nienawidzę. Ja nie wiem, kiedy my skończymy ten remont. Wszystko tak stanęło. Słuchajcie, brak mi energii. Ta właśnie alergia mi trochę dokucza i... Ciężko, jestem taka zmęczona, nie chcę, nie wiem, może to teraz, wiecie co, ta nadwaga mnie chyba męczy. Co prawda ostatnio jeździłam na rowerze, ale muszę, żeby taka rutyna mi weszła, trzeba schudnąć, bo ja tam wiem, mówi się, kochanego, ciałka nigdy za wiele, bla bla bla, ale jak ja się źle czuję, to ja się źle czuję i nie ma opcji po prostu, żebym ja wytrzymała z tą moją wagą. Kochani, słuchajcie, dawno nie drapałam zdrapek. Chociaż czasem się zastanawiam, czy nie wrócić, ale mam tutaj na tej zdrapce za 5 dolarów wygrane 20 dolarów, bo dwie siódemki się pojawiły. A patrzcie na tą. Tutaj mamy 50 dolarów. Jak widziałam, że te 23 pojawiło się 3 razy, to wiedziałam, czyli 70 dolarów wygrałam, a wydałam 10. Kasa odebrana, ale jeszcze wzięłam sobie, słuchajcie, może jakieś szczęście na Cash 5 i Lucky for Life. Lucky for Life to możecie wygrać, wiecie, za taką wypłatę do końca życia. Dobra, ja się zawijam do tego domu, masakra. Mariusz, ja się boję, Mariusz, dzisiaj. Ta koszula wygląda tak, ja jeszcze będę mieć na pewno podkoszulkę. Kupiłam ją za 19,99 i nie mogłam mniejszej, bo mniejsza była bardzo tutaj w biuście przyciasnawa i... To, co mnie dobija tutaj, jest bardzo szeroko. Przy rękawkach mam bardzo szeroką i nie wiem, ale no co? No tak chyba po prostu musi być, bo przymierzałam naprawdę te mniejsze, to, ale i tak to było. Nie wiem, czy tutaj nie ma regulacji, no nie ma. Do tego myślę, że mogę ubrać tą spódnicę. Spódnica, kurczę, czekajcie, to wszystko w Burlington, 10,99. Kolejna koszula to taka. Z takim 3/4 rękawkiem. Powiem wam, no ciężko było coś wybrać, naprawdę. Naprawdę ciężko było coś wybrać. Te wszystkie bezrękawowe to nie było mojego rozmiaru, zwyczajnie. Tak, ale to wtedy bym musiała kupić właśnie marynarkę, żeby jednak mieć te ramiona zakryte. U nas dalej jest gorąco. W ogóle biustonosz mi tak nie leży, jak powinien. Nie wiem, czy tutaj pod biustem chyba trochę jest za mała, ale to jest taki jumpsuit. Tutaj przedstawiam wam taki zestaw, który jest ze spodenkami. Te spodenki chyba mogłyby być luźniejsze, ale u mnie tak jest. Jak góra pasuje, to dół za bardzo nie pasuje. A myślę, że jest też fajny. Jest bardzo na pewno przewiewny, delikatny, cienki materiał i rozciągliwy. Te spodenki mogłyby być ciut szersze. Kupiłam sobie jeszcze też takie spodenki. One są takie luźniejsze. Też zastanawiam się, czy one nie za duże, bo powiem wam, ja nienawidzę przymierzać. Jak mam wszystko przymierzać, to po prostu ja dostaję chińskiej alergii. I nie mogłam się oprzeć temu kompletowi. Słuchajcie, jestem na razie bez biustonosza, ale po prostu jest bajera dla mnie. Walmart, naprawdę. Spodnie według mnie są idealne. Przydałoby się jednak zgubić te kilka kilogramów, do czego dążę. Nie wiem, no przynajmniej 5 kilogramów to jest must. No kochani, buciki takie kupione. Nie chcę bardzo zastawiać światła, ale te i te kupiłam właśnie w Burlington. Oliwia mi tutaj przyszła. Nie, Oliwia, odsuń się. I tak, dziwne, ale to musiałam wziąć dziewiątki, to te są 8,5. Te kosztowały 14,99. One są takich, myślę, że do... W sumie bardziej, ja bym się lepiej czuła, gdybym je miała ubrane do spodni. Takie lakierki, wiecie. A te, za te chyba dam 24, no, 25 dolarów. To już może do spódnicy, do sukienki.
Dzień dobry, poranku. Dzień dobry, cała wymiętolona. Na spokojnie się ubiorę, dzieci też wstają powoli i zaczynamy dzień. Kawa zrobiona w szklance. Mariusz pracował w nocy. Jeden schodek już zrobił. Tej koszuli nie wsadzam do spodni, nie wiem, bo się dziwnie czuję. Ona jest chyba tak uszyta, żeby jednak nie była w tych spodniach. Strasznie jest gorąco, wziąłam sobie wodę, ale chyba podskoczę, nie wiem, po jakąś kawę, bo zrobiłam sobie, widzieliście, ale nie dopiłam jej. I dobra, teraz zmniejszamy. Jedziemy, cykam się. Najpierw kawa. First must be first. Wieki temu byłam na rozmowie kwalifikacyjnej i mam swój amulet. Serce, krzyżyk i kotwica, czyli wiara, miłość, nadzieja i nasza pierwsza obrączka. Historia tego łańcuszka jest taka, że mój tata kiedyś w Szwecji kupił babci, z tego co pamiętam, swojej mamie. I babcia kiedyś postanowiła, że mnie go da. Wrócił jakby na swoje miejsce, ale on towarzyszył mi zawsze, wtedy kiedy jakieś miałam egzaminy, typu właśnie, wiecie, nawet matura. Na maturze towarzyszył mi na wszystkich rozmowach kwalifikacyjnych, które miałam chyba w życiu. No i musiałam go dzisiaj też ubrać, także no, mówię, Mariusz, otwieraj safe. To chyba w 2013 ostatni, nie, w 2000 nawet... Nie wiem, czy nie 12 byłam na rozmowie kwalifikacyjnej. To było naprawdę wieki temu, no 10 lat temu, jakby nie patrzeć. I nie wiem, czy coś się pozmieniało. Poza tym mi się wydaje, że różnica jest w tym CV, jak się pisze, jak się pisało właśnie w Szkocji, jak mieszkałam, a tutaj, ale nie wiem, może to po prostu już standard się jakiś zmienił. No nie wiem, napisałam te swoje, wiecie co, edukacje, doświadczenia i zobaczymy, co tam będzie. Ja w ogóle ładuję telefon, bo muszę wiedzieć, gdzie dojechać. Kawka kupiona z Fresh Market. Co się nazywa jakoś tak śmiesznie? Dudu. Cookie Dudu. Ale słuchajcie, smak normalnie aż pachnie jesienią. Po prostu pachnie jesienią. Czuje się ten fall. Nie wiem, czy to tam coś... Czytałam, że tam jest jakiś właśnie cynamon w tej kawie. Ciasteczkowy cukier i chyba dynia. I przez tą chyba dynię to właśnie mi się tak kojarzy z tą jesienią. Bardzo smaczna. Bardzo smaczna i taki ma charakterystyczny smak. Słuchajcie, ja trochę świruję, stanęłam właśnie teraz, sobie piję kawę i muszę zadzwonić do Natalii. Muszę usłyszeć jej głos na chwilę, chociaż na 5 minut. Gdzie jest ta sertlerówna? Tu jest sertlerówna. Dzwonimy do Natalii. Spir dzwoni. Czuję się taka spiritual. O! Słuchaj, ja właśnie teraz nagrywam ciebie. Powiedz wszystkim cześć. Hello, cześć wszystkim. No, Natalia, the Sertler. Dobra. Czekaj, to wyłączę to teraz i pogadamy. Pogadałam z Natalią. Natalia stawia na nogi człowieka lepiej chyba niż jakakolwiek kawa. No i jesteśmy. To jest dokładnie to miejsce, w którym byliśmy z dziećmi na tym pokazie jaszczurek i tam innych gadów. Jezus, nie ma miejsca. Ciuchach, sorry, że ta klima tak buczy, ale jest mi bardzo, bardzo gorąco i muszę mieć ją włączoną. Ale w każdym bądź razie jest coś takiego jak walk-in, ale ja już troszeczkę za późno byłam na walk-in i kazali mi się jakby zarejestrować na jutro. Jutro od 3:30 chyba do 5:00 czy około 6:00, jakoś tak. Najlepsze to jest to, że jak wchodziłam na ten event, tam nie było, nie widziałam nic. Hej, zarejestruj się na ten event. Bo nie było takiej opcji. Tylko apply, żeby załadować, wiecie co, swoje CV. No to nie wiem, nie rozumiem, czemu to tak jest zrobione. Tak czy siak, gotuję się, słuchajcie, wracam do domu. Dzisiaj już zaczynam tak naprawdę zdrowiej jeść. Rozmroziłam łososia i właśnie myślę, czy nie zrobię jakieś właśnie pire z kalafiorem. Trochę lipa, trochę głupio tak, bo kurczę, już tam byłam, już się naładowałam. No ale nic, jest jak jest.
zaglądam do mojego ogródka i widzę, że ta papryka się czerwieni. Wiem, że Mariusz siał papryki, słuchajcie, takie żółte, bananowe, ale widzę, że ta będzie czerwona, więc niedługo będę ją zrywać. Dobra, wracamy do obiadu. Tutaj widzicie moje zbiory ostatnio. Właśnie ogórki rosną, jakoś nie nadążam. Są małe, a na drugi dzień już takie przerośnięte. Łosoś się robi. Tutaj, kochani, będzie pire z kalafiora i z tego czerwonego ziemniaka, tego sweet potato. Dosypałam oczywiście troszeczkę soli i trochę nadmek, czyli gałki muszkatołowej. Potem to po prostu zmiażdżę wszystko, będzie takie właśnie pire. A tutaj fasolki. Fasolka taka ciemna, pino. Jeszcze jakaś, już teraz nie pamiętam, ona się tak specyficznie nazywa. A z taką marynatą dodałam czegoś, czego jeszcze nie dodawałam nigdy tego. Jest to bardzo smaczne, jest to z papryczką, taki, wiecie, taka mieszanka. Czekajcie, co tutaj jest dokładnie? Cilantro. Natalia bardzo lubi to, ja tego nie lubię. Jest tutaj imbir, trawa cytrynowa, papryczka chili. Postanowiłam, że to kupię i dodam. Tutaj w tej fasolce, to się znajduje, słuchajcie, troszeczkę oliwy. Dodałam, koperku, troszeczkę pietruszki, soku z cytryny, soli i pieprzu. Do łososia w sumie też dodawałam sok z cytryny, pieprz, ale pieprz ziołowy, kilka przypraw tam do ryb. Chyba tyle. I obiadek gotowy, kochani, do fasolki jeszcze dodałam orzeszków pekanów, troszeczkę pokrojonych pomidorów, które gdzieś się tam schowały, tych naszych z ogródka. Jak się spodziewacie, ja w nowym ubiorze eleganckim nie powinno być tak, że ramiona są chyba odsłonięte, ale nie wytrzymam, naprawdę. Mój outfit wygląda tak. Ubrałam sobie te buty. Jest tragedia. Cisną, trochę cisną jednak. Niby mój rozmiar, ale kurna, męczę się. Ja dzisiaj mam spotkanie niby wirtualne, ale słuchajcie, oni nie wysłali mi żadnego linka, żebym ja przystąpiła do takiego wirtualnego spotkania, więc jadę w to samo miejsce. Ja nie wiem, czy ja mam do czynienia z ludźmi poważnymi. W samochodzie upał, mnie rajstopy właśnie chyba w kroku pęknie. Super. Wracam do domu. Słuchajcie, lipa totalna, bo zamknięte. Jest zamknięte, już nie ma nawet tych, wiecie, tabliczek, że tutaj właśnie to jest. Brak mi słów. W tym momencie dosłownie jest mi brak słów. Nie wiem, to tak jest, zawsze pod górkę coś. Ja zawsze muszę mieć pod górkę, bo normalnie to nie może być. Ale patrzcie, jaka głupota. Kazali mi się wczoraj zarejestrować na tym tablecie. Zarejestrowałam się. Virtual. No to dajcie mi link, żebym ja się mogła z wami połączyć na te virtual. Nic nie dostałam. Rajstopy ściągnęłam, bo podarłam. O Boże, Boże. I musiałam oczywiście przebrać buty. Nie umiem wytrzymać. Ja ostatni raz chodziłam w szpilkach na naszym weselu. I to były małe szpilki. Kochani, co tutaj zrobić? Nic, ja chyba będę musiała wejść normalnie na jakąś stronę tego Vidantu, czyli tych szpitali, i tego Chase'a jeszcze się zapytać, że oni tam potrzebują, bo to kurde, nie wiem, co oni to... Ja naprawdę mam czasami wrażenie, że ja mam do czynienia z bardzo niepoważnymi ludźmi, nie używając sobie słów innych. Wiele osób zarzuca mi, że... Kiedyś ktoś mi napisał, że ja jestem jak cebula, nie wiem, co miał na myśli, że mieszkam w innym kraju i tylko potrafię narzekać. Słuchajcie, to nie jest narzekanie. Ja naprawdę doceniam to, że ja tutaj mogę żyć, że mam możliwości, że to państwo daje mi też taką możliwość, że ja mogę się uczyć za darmo. Naprawdę to doceniam. Ale to, co ja z wami się dzielę, to, co ja wam mówię, i to może brzmi, że narzekam, ale taka jest prawda, że tutaj nie jest nic idealnie i myślę, że nie ma chyba takiego kraju, w którym byśmy wszystko
mieli idealnie. No, no nie ma, to jest, wiecie co, jak z ludźmi, nie? Nie ma idealnych ludzi. No, ale to nie jest tak, że ja nienawidzę Ameryki czy coś. Nie, absolutnie nie. Tylko są takie rzeczy, które mnie dobijają z tego względu, no pomyślcie, głupiego warzywa tego tutaj, no przynajmniej tutaj, gdzie my mieszkamy. To jest to właśnie, że nie ma Polaków, może to jest przez to, że nie ma tego selera korzeniowego albo tej pietruszki. A jak już jest, to czasami zdarzy się na chwilę i już potem tego nie ma. Tylko jak ja widzę, to ja kupuję, po prostu mrożę. Jadę do domu i to szybko, bo sobie przypomniałam, że Mariusz ma jechać właśnie z Julią do tego przedszkola jej, kurczę, i pozałatwiać. A słuchajcie, kochani, ja się trochę spóźnię chyba z tym vlogiem, bo trzeba jeszcze to losowanie zrobić. Miałam zrobić inaczej to losowanie, w sensie, że nagrywam i zrzut ekranu, ale ja nie jestem za bardzo w stanie, bo alergia do mnie wróciła, wybaczcie mi, ale zrobię tylko zrzut ekranu, losowanie będzie, zaraz je zobaczycie, tylko jak będę robić losowanie, to po prostu będę nagrywać z komputera. Nie mogę, ale mam tak do mnie wróciła ta alergia, że ciężko mi się patrzy na oczy, jest tragedia. Nie wiem od czego to, ale mam dosyć. Kochani, zaczynamy zaraz losowanie. Jestem na kanale It's Me Adrienne i sorry, że tak nagrywam, ale robiłam zrzut ekranu i to bardzo zwalniało. Nie chcę, żeby ktoś mi zarzucił jakieś machlojstwa i przekręty, więc co? Warunkiem konkursu było zasubskrybowanie tego kanału It's Me Adrienne i w komentarzu napisanie Polish Spirit pozdrawia albo pozdrowienia od Polish Spirit. I słuchajcie, teraz będę kopiować ten link. Przenoszę się na tą stronę i wklejamy tutaj. Pobieramy komentarze i właśnie przypominam, to musiało być hasło pozdrowienia od Polish Spirit albo Polish Spirit pozdrawia. I słuchajcie, losujemy pierwszą osobę. Pierwsza osoba otrzyma tą złotą paletkę. I start, trzymamy kciuki. Fajnie, ale nie ma tego hasła. Planeta! No nie ma tego hasła, no szkoda. Musimy wybrać kogoś innego. Okej, nie ma Polish Spirit, trudno, następna osoba. Magda Pancio, pozdrowienia od Polish Spirit, subik zostawiony. Madzia, trochę źle napisana, ale nieważne. Słuchajcie, zaliczamy, to jest pierwsza osoba, do której pójdzie paletka, Magda Pancio. Gratuluję, a teraz wybieramy drugą osobę. No proszę, Natalka, ty to masz szczęście. Tak, jestem od Polish Spirit USA, pozdrawiam. No, mogę to jak najbardziej zaliczyć, bo Polish Spirit i pozdrawiam jest blisko siebie, więc Natalka, otrzymasz drugą paletkę. Bardzo się cieszę, gratuluję zwycięzcom i kochani, nie przejmujcie się, jeżeli ktoś jakoś to odbierze, że nie wygrał. Będą się pojawiać jeszcze konkursy i na pewno będzie dużo rzeczy do wygrania. Dziękuję za Wasze subskrypcje, dziękuję, że jesteście ze mną, dziękuję również, że wzięliście udział, żeby właśnie wesprzeć kanał It's Me Adrienne. Ja się z Wami żegnam, pa pa.